Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w grę o nazwie, proszę Państwa, My Summer Car. I dzisiaj zrobimy sobie unboxing paczek. W końcu odebrałem, proszę Państwa, paczki ze sklepu. Jak widzicie, kilka dni minęło, mam też troszeczkę więcej pieniędzy, ponieważ sobie pozarabiałem dosyć sporo, powiem tak, od razu. W sensie pojechałem jeszcze raz z drewnem, bo przynosi to jakoś najwięcej chyba tutaj ulgi i najlepiej można to najszybciej zrobić i zarobić sobie pieniążki. Także dzisiaj troszeczkę takiego Q&A, troszeczkę zabawy może w końcu już z samochodem, w sensie, że z Satsumą troszeczkę zabawy. Oczywiście trzeba byłoby w końcu też ogarnąć ten burdel na kółkach, który tu się znajduje. W sensie, no fajnie byłoby to jakoś uporządkować, może też się dzisiaj tym zajmiemy. Także dzisiaj raczej spokojniejszy odcinek w okolicach domu. Jeżeli macie ochotę go poglądać, to zapraszam. Oczywiście chciałbym na początku też jeszcze przypomnieć, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. No i przypominam, że w opisie pod filmem pierwszy link to jest mój jedyny prawdziwy fanpage, którego można śmiało zalajkować. Wszystkie inne to nie są prawdziwe. Zauważyłem, że trzeba czasem o tym przypominać, co by dalej po prostu odnośnie tego oszusta tutaj jakoś działać. Także okej, proszę Państwa, sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Także robimy unboxing. Okej. Po pierwsze, a jedna z nowych rzeczy, które kupiłem, bo kupiłem dwie nowe rzeczy, proszę Państwa, także trzeba będzie to sobie zamontować za chwileczkę. Ja już to, no, że tak powiem, ja sobie to już tutaj wyrzucę. Okej, patrzcie, jaki racing muffler. Okej, dobra, i teraz sobie przejdziemy jeszcze po narzędzia. W końcu, proszę Państwa, w końcu, no otwórz to. W końcu, proszę Państwa, po tylu latach i nieprzespanych nocach i kurczę, po takim czasie mamy tutaj nowe rzeczy. A najważniejszą rzecz, jaką w tym momencie mamy tak naprawdę, to właśnie śrubokręt, proszę Państwa. I tym śrubokrętem postaramy się dzisiaj zdziałać cuda, że tak powiem. Zobaczymy, jak to będzie z Satsumką. Także wyrzucimy z niej jeszcze niepotrzebne rzeczy, co by tutaj nie przeszkadzały. W sensie wyrzucimy to, wyrzucimy jedzonko, wyrzucimy szlugensy. I tak jak tu się ktoś jeszcze zapytał ogólnie w komentarzach, bo mam na dzisiaj trochę komentarzy, że czekajcie, który to jest komentarz. Demix napisał, że obok sklepu na schodach będzie zamówienie i te narzędzia. Tak, no to te zamówienie było obok. I tutaj druga sprawa, czyli że te narzędzia w kanapie tylnej, znaczy nie wiadomo, czy tam są, ale sprawdzić się da tylko przez kamerę. Musisz włożyć kamerę w tekstury kanapy i sprawdź, czy tam są. Wydaje mi się, że ja już to robiłem wcześniej, w sensie z wkładaniem tej kamery właśnie w tekstury tutaj. I wydaje mi się, że no właśnie nie było nic w sensie w tej teksturce. Nie wiem, no ja stąd nie widzę nic kompletnie, co by mogło pasować do opisu narzędzi. Także jeżeli o to chodzi, to tu jest pewna trudność w tym, że nie widzę po prostu czegoś takiego, co by mogło wpasować. No ale mam nadzieję, że kiedyś się znajdą te narzędzia. Nie wiem kiedy. Ej, tu można okno otwierać? Czekajcie, tu było takie, była rąsia. Ej, można okno otwierać bez kitu. Dobra, zamknij mnie te drzwi, Mietek, dziękuję. Dobra, jednak nie miałem ich zamykać. Także zrobimy taką rzecz. Pyk, otwieramy sobie tutaj klapencję. Okej, proszę Państwa, czyli tak, trzeba tutaj zrobić parę rzeczy, tylko fajnie byłoby kamerkę przywrócić do w miarę normalnych rozmiarów. No i teraz tak, weźmy po pierwsze ten pasek, jeszcze go sobie zatrzymamy tutaj. Teraz tak, fajnie by było sobie to poluzować troszeczkę. Teraz sobie zrobić to tak. Zrobić sobie to tak. Proszę bardzo, tutaj chciałbym paseczek wrzucić. Czy mogę wrzucić ten paseczek? Przepraszam bardzo, gro komputerowa. Czy nie będę nic widział? Dla przykładu. O, czekajcie, było, tylko że okej. Jest i teraz co? W drugą stronę, max. Pyknąć, ale tu kurde rozciągnęliśmy. Załączmy sobie też jeszcze jedną rzecz, proszę państwa. I także, czy ja mogę to dołączyć? Proszę, proszę ja was bardzo. Chciałbym tu dołączyć tłumiczek sportowy. Ok, czy mogę to zrobić? Przed chwilą gdzieś tu był znaczek, że mogę. Ale czy on się znowu mi pojawi? Dobra, jest. Pyk, tylko że odpadnie nam to dosyć szybko, jeżeli tego jakoś nie połączymy. Proszę państwa, cały czas jest jakiś dymek. Coś cały czas nie pasuje w tym samochodzie. Cały czas coś nie śmiga i nie wiem co kompletnie. Coś jest dalej nie tak. Co może być, proszę państwa, nie tak? Jeżeli wiecie co, czy coś jeszcze nie pasuje w tym samochodzie, jak myślicie, co można jeszcze zrobić? Co można zrobić, jak to naprawić? Czy może znowu oddać do mechanika, ale wydaje mi się, że cały czas coś nie bangla tutaj w tym samochodzie. Po zabawie z paskiem, no niby to został, jeden problem został rozwiązany, ale wydaje mi się, że jeszcze jest jakiś problem i oprócz tego, że tłumika nie mamy oczywiście. Czy coś jeszcze, proszę państwa? Okej, proszę państwa, po tym krótkim teście Satsumy, czyli po zrobieniu tak na dobrą sprawę, czy zapobiegnięciu sprawy paska i po tym jak tłumika nie mogę z powrotem dołączyć, no dalej coś mi tak nie pasuje w Satsumie, ale no może jednak, to jest moje tylko takie wrażenie, może wszystko jest w porządku. Tak jak mówiłem, możecie dać śmiało znać w komentarzach pod filmem, jak sądzicie, czy z Satsumą jest wszystko w porządku i mogę nią startować, czy to w wyścigach, czy po prostu w dalszej jeździe, czy ona mi się rozsypie, ponieważ teraz wolę nie wyjeżdżać póki co na świeżo po tym save'ie, stąd póki mam jeszcze narzędzia i nie wiem, czy lecieć już ją właśnie rejestrować, czy raczej jeszcze nie. Czy jeszcze czekać na wasze, po prostu wolę poczekać na wasze powiadomienie, jak myślicie, co z tą sprawą zrobić. No i tak jak mówiłem, dzisiaj zrobimy sobie jeszcze króciutkie jakby Q&A tutaj z waszymi poradami. Ja sobie będę sprzątał i przy okazji będę czytał. Także tak, po pierwsze, gotowy alkohol zamierzałbym umieścić już gdzieś w tym miejscu, także to jest miejscówka na alkohol. Mamy taką szafeczkę, więc możemy z niej korzystać. Teraz tak, gdzie będziemy dawać cukier? Szafek jak mniemam nie możemy otworzyć. Nie mamy jakichś wielu możliwości tutaj, jeżeli chodzi o układanie tego. Także myślę, że cukier akuratnie w kuchni może być. Na pewno ten olej hamulcowy tutaj, trzeba będzie go troszeczkę zabrać do garażu. Nie będzie mi tutaj leżał w kuchni, także to sobie od razu wywalamy, proszę bardzo, pyk, w to miejsce, jeszcze chyba jeden gdzieś tutaj, nie, nawet dwa są. Także wszystkie rzeczy nie typowo domowe, czy nie takie spożywcze wyrzucamy stąd, nie będą w kuchni nam po prostu zawadzać. Okej, od razu do garażu, pyk, pięknie, piękny rzut po prostu za 3 punkty. A jeszcze te ogólnie rzeczy, które możemy też sobie nakryć w samochodzie, to też się tym pobawimy niedługo najwyżej, jeżeli wszystko będzie z samochodem cacy. Także mamy oczywiście tutaj takie 3 części i 3 sobie wrzucamy też do garażu. Dzisiaj porządki, tak jak już wspominałem, porządki. Musimy uporządkować troszeczkę ten bajzel. Także proszę bardzo, to wszystko do garażu. Teraz tak, iRocket napisał, Siemka, iRocket napisał, że uwaga, kilu to nie bimber, a wino cukrowe mające 12–18% alkoholu. Pozdrawiam. No, ja cały czas nie wiem, jakie to jest poprawne nazewnictwo. Możliwe, że to jest właśnie wino po prostu cukrowe. Tylko chodzi o to, że za każdym razem, jak ludzie o tym pisali do mnie, pisali na zasadzie tego, żeby zrobić bimber. Także no, niektóre nazwy, które są tutaj używane w trakcie tej serii, to są nazwy po prostu, które sami widzowie mi tutaj przedstawili i żeby było po prostu ogólne zrozumienie, to używam takich samych nazw, no jeżeli ja coś już tutaj właśnie nazywam, bądź po prostu opisuję, także jeżeli ktoś do mnie pisze bimber i jeżeli chodzi właśnie o to, no to ja też odpowiadam wtedy jako bimber. Tak samo było wcześniej z tym Mustangiem, ktoś do mnie pisze jako Mustang o tym samochodzie zastępczym, no to ja też odpowiadam wtedy tak, jak napisała ta osoba. Tu chyba nie można jakoś tak fajnie tego poukładać, także chodzi tylko o to, żeby mniej więcej w jedno miejsce to wszystko zarzucić. Jasuo napisał, że Hogaty paczki odbiera się obok stacji na takim brązowym podejście. To jest prawda, tam były 2 właśnie paczuszki, które zamówiłem i sobie je tam właśnie odebrałem, także to już jest potwierdzone info. W przyszłości oczywiście też sobie coś pozamawiamy. Oczywiście też śmiało możecie w komentarzach pod filmem pisać, jakie kolejne rzeczy chcielibyście, żebym zamówił do samochodu. No i najlepiej od razu, jaki jest poziom skomplikowania operacji dołączenia danej rzeczy do samochodu, także no bo będę musiał też gdzieś to obczaić, jak coś znowu wtedy zrobić przy tym samochodzie. AdXPL napisał, czy będę robić cięcia, gdy jadę samochodem. Akuratnie jazda samochodem, tak jak czy to w ostatnim odcinku była, czy jeszcze wcześniej, wygląda na tym, że jeżeli ja nie potrzebuję tej jazdy samochodem, jeżeli ona nie jest integralną częścią odcinka, to wy jej nawet nie widzicie. A jeżeli mam, powiedzmy, jedyny wolny moment w trakcie odcinka, żeby podpowiadać na wasze pytania właśnie, czy na wasze protipy, jest to moment właśnie jazdy samochodem. Czy to jak jadę samemu, czy jak tutaj Sylo mi podpowiada, w sensie czyta wasze te komentarze, to wtedy po prostu mam szansę odpowiedzieć na te komentarze, kiedy właśnie jadę samochodem. Także dobra, kolejne rzeczy, tutaj chyba cały cukier już jest dziabnięty, teraz wszystkie te paróweczki trzeba... czy tam te kiełbaski wszystkie wrzucić oczywiście do lodóweczki. Teraz tak, Klips Łokietko napisał, diesel jest bardziej opłacalny w traktorach i innych dużych maszynach. Tak jak mówiłem, ja się kompletnie nie znam, więc mam nadzieję, że to jest prawda. Oczywiście możecie się odnieść, reszta osób może się do tego komentarza odnieść po prostu też w komentarzach, tylko już pod tym odcinkiem. Ja ci, kolego, zaufam, że tak jest, skoro tak napisałeś pewnie. Tak jak cały czas wspominam, nie znam się, więc przyjmuję to, co piszecie, no, że jest chyba w miarę jakoś okej, że jest w miarę prawdziwe. Raczej mnie tutaj nie oszukujecie, nie? No, mam taką nadzieję. Dalej, Daniel Herkowski napisał, żeby nie palić za dużo papierosów, proszę państwa, ponieważ to działa jak w real. Że w realu, że w prawdziwym życiu, jak mnie mam. Czyli że uzależnienie, tak? Że czym więcej palisz, tym bardziej jesteś uzależniony i będziesz musiał częściej palić. No to trzeba będzie te kupić, takie plastry kiedyś były, nie? Jakieś nikoret, czy coś takiego. No i trzeba będzie uciec z uzależnienia, proszę państwa. No ale to jest najprostszy sposób, żeby pozbyć się stresu, z tego co wiem. No drugim sposobem, takim, z którego też korzystam czasami, czekajcie, co to jest ten makaron box, dobra, to wyrzucam na górę. Drugim sposobem bardzo fajnym, z którego czasem korzystam, to jest po prostu rąbanie drewna, jeżeli chodzi o pozbywanie się stresu. I tak jak mówiłem, no z niego korzystam na takiej zasadzie, że po prostu jak potrzebuję hajsu, to idę porąbać drewno, te 3200 zawsze z tego wpadnie. Także to jest Spoko opcja, jeżeli o to chodzi. Okej, proszę bardzo, tutaj te makaron boxy są już wrzucone. Także chyba wszystko, jeżeli chodzi o lodóweczkę. Drożdże można gdzieś tu walnąć jeszcze, tak, na pewno ten cukier poleci tu. Drożdże mogą sobie leżeć, myślę, że tu na półeczce też, że to nie jest jakiś problem. Tych drożdży chyba więcej nie będziemy potrzebowali. No nie, tam to nie wrzucam tych drożdży, proszę bardzo, tutaj drożdże. Ogólnie też z tego, co przejąłem, to można fajnie zobaczyć na sufit i można byłoby teoretycznie coś tutaj wrzucić pewnie. Też myślę, że te rzeczy by zostały. Okej, z komentarzy dalej. Demixa czytałem chyba wcześniej. Aha, że tekstury, że Protip, a jak nie wiesz, to jest aplikacja, gdzie można sobie ją przywołać. W sensie, że przywołać narzędzia. Dobra, Vigor napisał, że Hogaty, mam pomysł, pójdź spać z papierosem. Ja już to wam powtarzam. Ja nie wiem, czy wy naprawdę chcecie zobaczyć, jak podpalam mieszkanie. Ja go nie podpalałem, ale to był chyba od pierwszego odcinka już. Ludzie pisali, ej, tylko nie idź spać z papierosem, bo spalisz mieszkanie. Tak, aha. Czyli tak to działa. Dobra, wiecie co? Zwykły sok też będziemy kłaść na tych półkach, tylko po prostu wyżej, bo nie mam gdzie tego wrzucać za bardzo, a soków troszeczkę mam. Także pyk, kolejny. Tutaj będziemy chwilę się z tym bawić zapewne, żeby to przenieść. Naprawdę można tak butelkę ułożyć, to ja już wolę normalnie ułożyć. Tylko tak, obracanie każdej butelki teraz osobna, w sensie, żeby to ona na przykład stała, nie? To byłaby masakra jakaś, jakbym miał się aż tak bawić w ten sposób, chociaż możemy spróbować. Dalej, Agnieszka Góra, rozwaliłeś bimber, bo nie dodałeś 15, to jest bardzo źle napisany komentarz, w sensie ortograficznie, litrów wody, ty dałeś 13 litrów wody i teraz tak, ja nie wiem, czy tam było 13 czy 15 litrów wody. Miałem nalać do pełna tyle, ile się dało tej wody, no i nalałem do pełna, w sensie ta woda już się, z tego co widziałem, nie zalewała po prostu. Tam więcej wody się chyba już nie zmieściło, tak mi się wydaje. Że jak lałem ją przecież do tego wiadra, nie? No to kto w ogóle, jak określiłeś, czy osobo droga, że tam było 13 litrów? Czy to jest jakaś miarka, czy o co chodzi? Bo naprawdę mnie to zastanawia w tym momencie. Jak określiłeś, że tam jest 13 litrów? Ja nie spojrzałem dokładnie, więc może jest tam miarka, której nie widziałem i dlatego popełniłem jakiś błąd, nie wiem, pytam całkowicie poważnie. Ale możemy jeszcze obczaić sobie ten bimberek, który tutaj jest. Czy tu jest jakaś miarka? Wydaje mi się, że teraz jest ten jeden taki poziom mniej, ale to z tego względu, że jedną butlę już sobie zabrałem, że to z tego względu raczej, no, a nie z jakiegoś innego, także nie wiem, dajcie znać o co chodzi, czy czegoś nie zrobiłem. Czekajcie, jeszcze muszę się szybko wody napić, bo widzę, że moja postać jest bardzo wodożerna. Oczywiście zacząłem też korzystać z metody po prostu picia wody z kranu, bo jest oszczędniej, że tak powiem, i szybciej wypić tę wodę z kranu niż po prostu zabierać się cały czas za piwo. Także jeżeli o to chodzi, to jest jeden z fajniejszych protipów, który dostałem w komentarzach odnośnie właśnie korzystania z tego. Kurde, żeby to jeszcze się fajnie kładło na tych półkach, a to tak... Ja pierdzielę. Dobra, okej. Także musimy jeszcze tych kilka butelek położyć. Tak jak pisaliście, no tych butelek dosyć sporo będzie można napełnić, jeżeli chodzi o ten bimber. I cały czas ja będę używał nazwy bimber, bo myślę, że to jest najlepsza nazwa do tego, nie, że jakieś wino, a będziemy bimber po prostu mówili. W sensie tak jak już większość osób chyba kojarzy, że tutaj o to chodzi, także dobra, wyżej, na tej półeczce wyżej sobie wrzucimy. Także powolutku, proszę państwa, będziemy się zbliżali do końca dzisiejszego odcinka. Ja jeszcze na koniec zrobię jedną rzecz. Teraz tak, sięgnę jeszcze po ten ostatni sok, który nam tu został. Zrobię jedną rzecz, której nie zrobiłem wcześniej, a w sumie już od dawna to mam, że tak powiem. Także, proszę państwa, odpalilibyśmy sobie jakieś fajerwerki. No ja mam tutaj ponoć właśnie tę reklamówkę z fajerwerkami, także myślę, że można tego jednego fajerwerka sobie wyjąć Nie wiem, jak to dokładnie będzie działało, ale zobaczymy za momencik. Także pyk, bierzemy rakietę na pole, na zewnątrz. Okej, widziałem, że jest opcja podpalenia już. Czy możemy to gdzieś tutaj w sianku na przykład, w sianku to jest bardzo mądre miejsce, nie? Czy możemy ją gdzieś tutaj wbić w ziemię w sensie, czy jak to będzie wyglądało? Czy my musimy to po prostu trzymać? Nie mam pojęcia, na dobrą sprawę, ale proszę Państwa, świętujemy dzisiaj to, że w sumie no przyszły narzędzia i możliwe, że ruszymy już w końcu z kolejnymi odcinkami. Także głównie czekam w tym momencie na te Wasze komentarze odnośnie Satsumy, jako że Wy jesteście ekspertami, a ja nie mam pojęcia o co by, także... oczywiście chciałem powiedzieć, że jeżeli spodobał Wam się dzisiejszy odcinek, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. Oczywiście przypominam, że link do fanpage'a prawdziwego, mojego jedynego, znajduje się jako pierwszy link w opisie pod filmem i... poleci rakieta! Czy ona mi właśnie, ta rakieta wybuchła na mordzie? Coś trzeba było więcej zrobić niż podpalenie lądu. Ja rozumiem, że teoretycznie to się wbija w ziemię, ale no spróbowałem wbić i nie mogłem to w ziemię. Także... co się stało? Halo, ja widzę teraz przez taką małą szparę po prostu. Ja widzę, że ja dalej trzymam to drewienko. Ej, co się stało? Halo? Czy... ja się dowiem, co się stało? Ta rakieta nie wystrzeliła? Co jest? Halo? Chodzę chyba normalnie, z tego co mi się wydaje. Ej, nic prawie nie widać w tym momencie. Ej, czy to minie? Czy nie? Ej, ja nie wiem, co się stało. Ja pierdzielę. Mi to jak zwykle widzę normalnie... wiatr w oczy, że tak powiem. Całe życie w tej grze wiatr w oczy, bo za każdym razem, jak już wszystko wygląda ok, to Hogaty coś po prostu zrąbie. Także dobra ludzie, dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć.